Słuchajcie podcastu Dawid Siuta w historii, a to jest nowa seria Posłuchajmy o Husarii. Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście, a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla was nagrywam. W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy. Ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw. Zapraszam więc do słuchania moich opowieści. Posłuchajmy o Husarii. Cześć, cześć i czołem. Cieszę się, że ciągle jesteście ze mną. Posłuchajcie o tej pięknej, jedynej w swoim rodzaju skrzydlatej jeździe. Przy mikrofonie Dawid Siuta. A to jest seria Posłuchajmy o Husarii. Mimo wielu rozstrzygających zwycięstw odniesionych w Inflantach, wojska polsko-rosyjskie na początku XVII wieku nie potrafiły rozstrzygnąć wojny na swoją korzyść. Wojnę ze Szwecją. Bo mimo, że miały husarie, prawdziwe wojska pancerne tamtej epoki, które operowały pod rozkazami hetmana Jana Karola Chodkiewicza, nie potrafiły wykorzystać zwycięstw, które dawała im ta jazda. A jak znamy historię, to wiemy, że te fantastyczne zwycięstwa dopiero miały nadejść. To dopiero w przyszłości husaria miała udowodnić swoją niszczycielską jakość. Najpierw w Inflantach, by niedługo potem wbić swoje kopie i koncerze w serce rodzącej się potęgi rosyjskiej. I o tym właśnie dziś będziemy opowiadać w odcinku 4. Posłuchajmy o Husarii. Był rok 1605. Armia szwedzka w Inflantach niewątpliwie znalazła się w opłakanym stanie. Rozpaczliwie potrzebowała posiłków. I chyba was nie zaskoczę, kiedy powiem, że te nadeszły. I to ze samej Szwecji. Pod wodzą samego króla Karola IX. Tego samego, który kilka lat wcześniej zajął miejsce naszego Zygmunta III Wazy. Który notabene powinien być królem Szwecji. Ale wracając do tego, co działo się w Inflantach. Siły te zagroziły Rydze i nie było w tym nic dziwnego, że tym właśnie manewrem zmusiły siły Chodkiewicza do działania. Co prawda dysponował on skromnymi wojskami litewskimi, posiłkowanymi tylko przez bardzo nieliczne oddziały rejtarów kurlandzkich, ale hetman zaryzykował. Udał się na spotkanie wojsk szwedzkich, pomimo tego, że były one trzykrotnie liczniejsze. No właśnie, jak wyglądały siły polsko-litewskie, które prowadził Chodkiewicz, a właściwie bardziej litewskie niż polskie? Trzon jego oddziału stanowił około 2000 zaciąg husarski. I ten właśnie element jest najważniejszy dla naszych rozważań. Dlaczego? Bo to właśnie on miał przesądzić o tym, jak fantastyczne zwycięstwo odniósł Chodkiewicz, a o którym opowiemy sobie jeszcze za parę minut. Nie będziemy tu omawiać całego przebiegu bitwy pod Kirchholmem, bo to zrobiło już tylu naukowców, że kimże jestem, by powtarzać ich ustalenia. W każdym razie odsyłam do mądrych książek, odsyłam do Wikipedii. Wszędzie tam można przeczytać o tym, jak bitwa pod Kirchholmem przebiegała. My powiedzmy dzisiaj tylko o paru jej aspektach kluczowych. Dlatego jak wyglądał udział husarski w tej bitwie. Chodkiewiczowi, bo to przecież on był dowódcą tychże sił, doskonałym manewrem taktycznym udało się wywabić Szwedów z dogodnych pozycji na wzgórzach. Kiedy po pozorowanym odwrocie swoich sił rzucił do szarży husarię, uderzyła ona na przerwane szyki piechoty wroga, i to tylko ułatwiło jej zadanie,
bo uderzenia ze skrzydeł okazały się tak bardzo niszczycielskie, i to w dosłownym znaczeniu tego słowa, że wprost zniszczyły, wgniotły w błoto i rozjechały się po rajtałach wroga. Dalsze działania w ciągu kilkunastu następnych minut przyniosły tylko niebywałą rzeź piechurów Karola IX i fenomenalne zwycięstwo polskie, które do historii przejdzie jako bitwa pod Kirchholmem. Kompletne zwycięstwo, dodajmy. Bitwa stoczona 27 września 1605 roku, tą datę trzeba zapamiętać, niewątpliwie była przypieczętowaniem prymatu polskiej husarii nad formacjami jazdy zachodnioeuropejskiej, jaką była rajtaria szwedzka, która po prostu nie dotrzymała pola uderzeniu polskiej jazdy. Ale tak fantastyczne zwycięstwo musiałoby zostać wykorzystane. No, wiadomo, z tym wykorzystaniem zwycięstw polskich nigdy zbyt kolorowo nie było i wojna inflanska 1600-1605, która przysporzyła skrzydlatej jeździe tak wielu zwycięstw i przyczyniła się do budowy jej legendy, legendy żywej aż do dzisiaj, nie została należycie wykorzystana. Ale mówiąc o samej husarii, ta wojna dała jej bardzo dużo. Bo już sama bitwa pod Kirchholmem i to, czego dokonała w tamtej potyczce, rozpropagowała ciężko zbrojną jazdę w całej Europie Zachodniej. Starcie kirchholmskie na pewno było taką swoistą reklamą ciężkozbrojnych chorągwi Rzeczypospolitej. Bo wieść o tym, czego potrafią dokonywać jeźdźcy z kopiami i skrzydłami na plecach, tak, a mówię to z pełnym przekonaniem, bo są źródła z epoki, które pokazują, że husaria jednak skrzydła na plecach czasami miała i nawet przypinała je do bitwy, czego potrafią dokonywać skrzydlaci jeźdźcy, obiegła całą Europę i uwierzcie mi, naprawdę wzbudziła żywe zainteresowanie władców. Husaria po tej bitwie stała się na tyle popularna, że zaczęto zaciągać jej chorągwie nawet w szeregi wojsk powiatowych. Czym były wojska powiatowe? No czymś w rodzaju formacji quasi-policyjnych, które każdy powiat zaciągał sobie do utrzymania porządku na swym terenie. W sumie tak jak dzisiaj policja, ewentualnie straż miejska. Wtedy takie wojska powiatowe niczym właściwie nie różniły się od zawodowej armii. A jak słyszeliście, czasami nawet w takich formacjach służyła husaria. Niezła była ta nowożytna policja, prawda? No ale wracając do historii Rzeczpospolitej, właśnie takie samorządowe oddziały husarskie stanęły do walki na polu bitwy Guzowskiej, która miała rozstrzygnąć bunt przeciwko władzy królewskiej, tak zwany Rokosz Zebrzydowskiego, który rozpalił się już rok po tym, jak husaria przejechała się po piechurach szwedzkich pod Kirchholmem. Chcecie wiedzieć więcej? Zachęcam, poczytajcie o tym rokoszu trochę więcej w internecie, w młodych książkach. Kiedyś o takich książkach więcej wam opowiem. Wracając do husarii na początku XVII wieku. Jak już powiedzieliśmy, te wojska pancerne przydały się Polsce i Litwie nie tylko w wojnie ze Szwecją, ale także w interwencji polskiej w Wielkim Księstwie Moskiewskim, do której doszło już w kilkadziesiąt miesięcy po zwycięstwie kirchholmskim. W wojnie tej swą wysoką pozycję potwierdziła husaria koronna, tak jak w Inflantach zrobiła to husaria litewska. W roku 1609 król Zygmunt III Waza postanowił wypowiedzieć wojnę Moskwie, która pertraktowała już ze Szwedami celem wspólnej walki z Rzeczypospolitą. Było to by naprawdę niezłe zagrożenie. Z jednej strony potężna Moskwa, z drugiej strony nie mniej potężna Szwecja. I właśnie wtedy Zygmunt III postanowił złamać to przymierze. Operacyjnym celem sił Zygmunta III Wazy miała być Moskwa, ale na drodze do niej pierwszy był Smoleńsk. Tak, ten sam Smoleńsk,
który tak źle kojarzy się Polaku. No właśnie na początku XVII wieku on się tak bardzo źle aż nie kojarzył. No był pierwszą twierdzą, która otwierała właściwie drogę do Moskwy i trzeba było go zdobyć. W 1609 było to naprawdę niełatwe zadanie. 13-tysięczna armia koronna pod wodzą samego króla, któremu towarzyszył jeszcze hetman polny koronny Stanisław Żółkiewskich, utknęła pod murami tej twierdzy. No tak jak mówię, zdobyć jej nie było łatwo, tym bardziej jak się do boju prowadzi armię polską, która w większości składa się z jazdy. Piechoty w niej mało, a artylerii już w ogóle jak na lekarstwo. No i właśnie to uniemożliwiało wzięcie miasta szturmem, tym bardziej, że było ono zacięcie bronione przez wojewodę Szejna i mieszczan smoleńskich, którzy nie za chętnie mówiliby po polsku. No właśnie, ciężkozbrojna jazda przydatna do oblężenia nie była, ale skutecznie blokowała szlaki komunikacyjne, które prowadziłyby do miasta i z miasta, co mogło ułatwić w końcu wzięcie miasta głodem. No i właśnie wtedy na odsiecz Smoleńskowi ruszył kniaź Dymitr Szujski, który skorzystał z posiłków szwedzkich, ruszył miastu z odsieczą i prowadził całkiem spore siły rosyjsko-szwedzkie, około 40 tysięcy ludzi, głównie Rosjan. Na wieść o tym hetman Żółkiewski, który oblegał w międzyczasie jeszcze takie pomniejsze miasteczko Carowe Zajmiszcze, które również blokowane było przez armię królewską, odskoczył na chwilę od niego, forsownym nocnym marszem wyszedł Szujskiemu naprzeciw, spotkał się z nim na przedpolach Kłuszyna i trzeba powiedzieć, rozegrał ten manewr po mistrzowsku, bo pod Carowym Zajmiszczem zostawił tylko 4,5 tysiąca jazdy kozackiej i około 1000 piechoty. No, wiadomo, po to, by dalej blokowali oni miasto. Sam zabrał całą resztę i ruszył naprzeciw nadchodzącym siłom odsieczowym. A siły te, jak już powiedzieliśmy, były naprawdę ogromne. A hetman, no, tu tak aż pokaźnie nie było. Dysponował on około 7 tysiącami jazdy, w tym, z czego naprawdę dużą większość, około 5,5 tysiąca, stanowiła sama husaria. Dodatkowo w armii tej było jeszcze 200 piechurów i aż 2 działka polowe. Nowsze badania co prawda dowiodły, że korpus ten mógł być nawet jeszcze mniejszy, liczyć około 3000 koni husarskich, 450 koni kozackich, 100 petrychorców i 400 zaporożców. W każdym razie Rosjanie mieli miażdżącą przewagę. Hetman Żółkiewski, mimo tego, że wróg porażał przewagą liczebną, zdecydował się jednak wydać nieprzyjacielowi bitwę. Być może pamiętając o tym, jakie były starcia husarii z piechotą szwedzką w Wiflantach. Ale również na ziemi rosyjskiej spróbował wykorzystać te same walory, które pod Kirchholmem dały tak wielkie zwycięstwo. I husaria, tym razem koronna, dała radę. Zaprezentowała swą prawdziwą wielkość. Swymi wielokrotnymi, niektóre źródła mówią aż 8-krotnymi szarżami, na pozycję wroga zmusiła go do ucieczki. W uderzeniach husarskich nie przeszkodziły nawet przeszkody terenowe, zabudowania czy fortyfikacje polowe, które wystawili Szwedzi. Niczym kolumny czołgów, skrzydlaci jeźdźcy wdzierali się głęboko w szyki nieprzyjaciela. Ich determinacja i niebywałe wręcz umiejętności bojowe pozwoliły nie tylko wygrać bitwę, nadały w świat wiadomość o niespotykanej potędze militarnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która niewielkimi siłami potrafi zgnieść wszelki opór. Doraźne skutki tego zwycięstwa też były całkiem miarodajne. Za cenę niewielkich strat ludzkich polskie wojska stanęły u bram Moskwy,
a polski królewicz Władysław Waza został nawet wybrany carem moskiewskim. Ale już kolejna kampania moskiewska, z którą w Krakowie także wiązano liczne nadzieje, mimo tego, że wystawiono do niej naprawdę liczny korpus husarii, już nie przyniosła tak spodziewanych efektów. Nie było w tym jednak winy skrzydlatych jeźdźców, ponieważ Moskale wyciągnęli nauczkę z przeszłości i nie wydali Polakom już żadnej walnej bitwy w polu, gdzie husaria prawdopodobnie znowu po prostu przejechałaby się po wrogu. Co prawda, armia ekspedycyjna królewicza Władysława, która wtedy też oblegała Moskwę, nie zdobyła stolicy carów, ale wojna ta przyniosła Polsce i Litwie naprawdę dużo korzyści. Przede wszystkim w postaci Smoleńszczyzny i Siewierszczyzny, co ostatecznie powiększyło państwo do prawie tych 1 000 000 km², o których mówiliśmy w pierwszym odcinku. No niestety jednocześnie pogrzebane zostały szanse Wazów na koronę carską. No cóż, mówi się trudno, ale żyje się dalej. Przyczyn takiego stanu rzeczy było przecież bardzo wiele. Równocześnie Polska prowadziła kilka wojen. W czasie, kiedy Władysław z husarią oblegali Moskwę, to korpus hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego operował na południu przeciwko Turkom, którzy coraz śmielej sobie poczynali i wchodzili w granice Rzeczpospolitej. A może Litwini byli trochę bardziej wolni? Wcale nie. Ich hetman, Krzysztof II Radziwiłł, prowadził kampanię przeciwko Szwedom w Inflantach, którzy także ostrzyli sobie zęby na tę prowincję. Warto więc odnotować fakt, że na wszystkich tych frontach trzeba było działać równocześnie. Dlatego i tak sukcesem zakończyła się długa kampania moskiewska. I jeszcze jedna ciekawostka. Na wszystkich tych frontach wykorzystana została husaria, bo cieszyła ona się naprawdę wielkim powodzeniem. I naprawdę, częściej działała lepiej jako broń psychologiczna, niż rzeczywiście broń, która przydawała się realnie w bitwie. Polscy jeźdźcy obiecywali kiedyś, że będą w stanie zatrzymać nawet walące się niebo. A na południowej granicy Rzeczpospolitej właśnie nadciągała burza, która mogła zawalić niebo. Ale o niej opowiemy sobie już następnym razem. A dziś chciałbym powiedzieć wam jeszcze jedno. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Jeśli podoba wam się to, jak co tydzień staram się przekazać wam małą dawkę wiedzy o husarii, zainteresować was tym tematem, podajcie dalej mój odcinek. Podzielcie się ze znajomymi tym, czego sami dowiedzieliście się z tego podcastu. A nuż, może komuś ta wiedza przyda się bardziej niż wam. W każdym razie zachęcam was do słuchania. Dzielmy się wiedzą. Propagujmy husarię. I do zobaczenia na social media kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia w kolejny piątek. Na tym ta opowieść dobiega końca. Mam nadzieję, że przypadła wam do gustu. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. Piszcie, zachęcam, zostawcie lajka, możecie nawet zasubskrybować zarówno kanał na YouTubie, jak i ten podcastowy. A jeśli chcecie, znajdźcie mój fanpage na Facebooku, będzie mi bardzo miło móc z wami podyskutować. O czym powiemy sobie za tydzień? Poruszymy kolejny etap historii husarii. Zachęcam bardzo, posłuchajcie o husarii i do usłyszenia w kolejnym odcinku.